wcześniej w stronę łęków, ale najpierw proza życia, trzeba śmieci wyrzucić. Jest rzeźko, są kontrasty, może na tych kontrastach do łęków się uda. Czasu dużo. Trzeba oszczędzać energię i się hamować trochę. Teraz power jest, a potem... Opuszczam układ słoneczny łódzki, ale 2 godziny wcześniej niż poprzednio. Dobrze, rokuję. Jeszcze jedna kadencja rządu PiS-u i tego lasu już nie będzie. Za dużo piachu. Tylko kawałek taką drogą. Takich dróg unikamy. Krówki zaczęły lewicować. Po prawej nie ma żadnej. Czas do łęków jeszcze z 1,5 godzinki. Pytanie, jaką trasą? Czy trochę dookoła i bez tirów, czy z tirami? Za drugim razem człowiek mądrzejszy już wie, gdzie ścieżka obok, żeby ominąć piasek. No i piątek znowu, ale jak zjem hot doga, to stracę wolę walki. Dalej. Tego nie lubimy. Tirów, ale co zrobić? Nie wygląda to za dobrze. Śmiałem się, gdzie tu górki, a jednak przerzutkę musiałem zmienić. Widok znajomy, ten przejazdy komu. Ostatnia prosta, Młogoszyn. Ale jej, wschód. A jeden. Palą plastiki. Zobaczymy. Jeszcze po tym auto z linami nie pojedzie. Chodzi o tą drogę. No niestety w połowie drogi polowania jest coś takiego jeszcze i tego auto nie przejedzie. A nie można tu jeździć po łące bokiem. Nadzieja jakaś jest, ale na Titaniku też była podobno. Jazda, jazda, jazda! A do domu taki kawał. Kurde, co ja zrobiłem? O, ja głupi. Terma z butów wyrywa, raczej z opon. Och, ta ochnia. No, trzeba by mały lunchek zjeść i w drogę powrotną. Lunch cyklisty. Rolling, rolling, rolling. Jak to rowerem wszystko dalej? Aż dziwne. Skąd się ta woda bierze, panie? Podobno susza jest. Trzeba trochę dopingu, bo człowiek już stary. A w lesie witowskim dopiero zrobię sobie popasa. Proszę państwa, oto miś. Tadzik. I znowu terenowo. Ale ciśnienie w normie, olej w normie, wszystko w normie. W sumie w normie, żeby było fajnie. Kolejny wypas i popas. Tym razem pod wieczorek. Do łodzi jeszcze ze 3 dychy. Też słychać, że tną las. W każdym lesie coś tną. Dam trochę nogi w górę. Chłodno się robi. A do domu daleko. Szczawin. Jeszcze godzinka do domu. Front idzie. Ogólnie to lubię wzniesienia łódzkie, ale może nie teraz. Las Łagiewnicki.
ostatni popas na ławeczce, tylko nie wiem, czy do niej mam instrukcję, żebym się właściwie zachował. Chyba zwyczajna ławeczka. Jeszcze za dnia.